Czy od razu postanowiłaś pracować w medycynie? Zapytała, ale sąsiadka w kolejce. Właściwie chciałam iść na studia medyczne. Niedawno skończyłam szkołę, ale teraz nie mam czasu na uczelnię, westchnęła Irina z starannie ukrywaną smutkiem. Dlaczego? Żeby się uczyć, musiałabym wyjechać z domu, a moja mama jest chora, więc nie mogę jej zostawić. No i ojciec. Irina zawahała się, spuszczając wzrok. Pije. Czasami bardzo. Wtedy musi iść do kliniki, żeby pokonać uzależnienie. A na to też potrzebne są pieniądze. Jakie tu studia? Niespełnione marzenie. Dziewczyna odwróciła się w drugą stronę, żeby nie pokazać łez, które pojawiły się w kącikach jej oczu. Jakoś to smutne westchnęła, ale. No, tak się składa. Nic, zdamy egzamin, zatrudni się jako salowa w szpitalu państwowym, będzie łatwiej. W końcu jakieś znajomości się pojawią, coś podpowiedzą. No i stała pensja. Irina szczerze w to wierzyła. I tylko dzięki swojej wierze trzymała się mimo wszystko. Tak, tak, a jeszcze pacjenci czasem są hojni, też dorobek. Ojej, nie to nie dla mnie pokręciła głową Irina. Nigdy nie mogłabym brać pieniędzy od chorych. To niewygodne i nieprawidłowe. Minęły już cztery miesiące, odkąd dziewczyna zapisała się na kursy dla salowych. Przyspieszony program pozwalał szybko zdobyć potrzebne umiejętności, żeby od razu wejść do zawodu. Teraz pozostało tylko zdać ostatni egzamin, w kolejce, na której siedziały z przyjaciółką już dobry godzinę. Kowalewa, za kolotina, proszę. Po jednym bilecie. Czas na przygotowanie 30 minut, usłyszały z sali. No, o powodzenia powiedziała, ale. Byleby zdać. Do diabła drżącymi ustami powiedziała Irina. Całe jej życie stało teraz na szali. Bo jeśli obleje egzamin, będzie musiała wrócić do domu z niczym. Ostatnie oszczędności, które odłożyła podczas nauki w szkole, poszły na opłatę kursów. A to oznaczało, że nie będzie miała za co żyć. Kowalewa, znowu źle rozłożyłaś narzędzia syknął na młodą salową terapeuta. Stepen Pietrełycz, rozłożyłam je tak, jak nas uczono na kursach próbowała się usprawiedliwić Irina. Ile razy powtarzać? Nie jesteś na kursach. Trzeba rozkładać, jak mi wygodnie. Czy mam znowu porozmawiać z przełożoną pielęgniarek, żeby w końcu ci wyjaśniła, jak trzeba pracować w naszym zakładzie? Przepraszam, spuściła wzrok dziewczyna. Po pomyślnie zdanym egzaminie rzeczywiście udało jej się zatrudnić w miejscowym szpitalu. Jednak zespół przyjął ją niechętnie, ciągle ją drażniąc i śmiejąc się z nowej. Irina zaślochała, mówiąc, że poradzi sobie sama, czując się jak zwierzę zapędzone w kąt. Co tu się dzieje? Rozległ się głos Margeriti Pawłownej, tej samej przełożonej pielęgniarek. Ano, wasza podopieczna znowu coś narobiła złośliwie, uśmiechając się, powiedział terapeuta. Cierpienia dziewczyny najwyraźniej sprawiały mu przyjemność. I oczywiście lekarz nie omieszkał dolać oliwy do ognia, sprawiając nowej jeszcze więcej problemów. Kowalewa, specjalnie się prosisz. Podniosła się też przełożona, potrząsając swoimi obfitymi kształtami Przepraszam, ja nie ale nikt nie zamierzał dać Irinie szansy na usprawiedliwienie się. Myślisz, że jesteś najmądrzejsza, lepsza od nas wszystkich natychmiast zaczęła naciskać Margarita Pawłowna Nie, ja tylko wynocha stąd krzyknęła przełożona pielęgniarek. Żeby moje oczy cię do wieczora nie widziały. Dziś pilnujesz leżących, i żeby wszystkie kaczkowate były umyte. Słowa przełożonej boleśnie uderzyły w dumę, bo już kolejny raz karała Irinę za nic. Od samego początku dostawała najcięższą, najbrudniejszą, najbardziej upokarzającą pracę, od której wszyscy inni odwracali nos. Przy tym salowa rozumiała, że absolutnie nic nie może zrobić, a to zrozumienie jeszcze bardziej ją przytłaczało. Sprawiając, że czuła się całkowicie bezradna. Hej, stój! Rozległ się głos przełożonej. Margarita dogoniła Irinę w korytarzu, wciągając ją w niepozorny zakątek. Krótko mówiąc, w sali leżących zbierzesz po 500 rubli. Rozumiesz? Za CEO. Przecież oni są darmowi. Ledwo słyszalnie wyszeptała Ira. Jesteś głupia. To nasz dodatkowy zarobek nigdzie nie odnotowany. Czy chcesz całe życie żyć za grosze z pensji? To nie jest w porządku brać od ludzi, którzy są w potrzebie. Zdanie, które wyrwało się z jej ust, mogło drogo kosztować dziewczynę, więc natychmiast zamknęła oczy, jakby oczekując ciosu. Dziewczyno, słuchaj mnie uważnie, powiedziała Margarita, zbliżając się do twarzy podwładnej. Bierzemy od nich pieniądze nie za to, co musimy robić, ale za to, czego nie musimy. Nadmierna uwaga, uprzejmość, dodatkowa pomoc. To się nazywa serwis, który zawsze i wszędzie jest dodatkowo płatny. Rozumiesz. Ira mimowolnie zrobiła krok do tyłu, uderzając plecami o zimną ścianę. Wszystko, czego nauczyła ją przełożona, było sprzeczne z jej moralnymi zasadami, ale nawet najmniejszy opór mógł wywołać napad niekontrolowanego gniewu u Margerity. Ira zbyt dobrze poznała nową przełożoną, ale po prostu nie mogła przełamać się i zgodzić na te okropne haracze. Przepraszam, nie będę tego robić, wyszeptała instynktownie krzyżując ręce na piersi w próbie obrony. Ciężki policzek natychmiast spadł na jej twarz. Sprawiając, że jej policzek zapłonął piekącym żarem. Głowa dziewczyny odskoczyła na bok, a z oczu natychmiast trysnęły łzy. Przeciwko kolektywowi. Tak. Jedna święta u nas, uczciwa, nieprzekupna. Chcesz zostać czysta? warknęła starsza pielęgniarka. A jak będziesz składać miesięczne składki? Nie, proszę, zaślochała Ira, zakrywając twarz dłońmi. Tak było w tym szpitalu. Część pieniędzy wyłudzonych od pacjentów trzeba było oddawać do wspólnej kasy, która trafiała do przełożonych jako łapówki za ciemne interesy, w istocie swoisty haracz w murach placówki medycznej, na który wszyscy się zgadzali oprócz Nowej. Jasne. Uparta, znaczy się. No, zobaczymy, ile wytrzymasz, syknęła Margarita Pawłowna. Zgnoję cię na najcięższej pracy. Będziesz tu tyrać jak przeklęta. Starsza pielęgniarka ponownie uniosła rękę do uderzenia, ale widząc drżącą dziewczynę, tylko pogardliwie splunęła i odeszła, zostawiając płaczącą pracownicę samą. Cześć! Dlaczego taka ponura? Przywitał się reanimatolog Wiktor, spotykając ją przy wyjściu z zakątka. Tak tylko odpowiedziała nieokreślonym ruchem ręki sanitariuszka. Zdążyła się trochę uspokoić i doprowadzić do porządku, zanim wyszła z kryjówki. Policzek wciąż płonął, przypominając ocenie za nieposłuszeństwo, a oczy były spuchnięte od wylanych łez. Znowu kłótnie z Margaritą. Zapytał z troską reanimatolog. Jak zwykle. Może zgłosić to gdzieś. Musi być na nią jakiś sposób. Powiedział współczująco lekarz. Jeśli zrobię zamieszanie, na pewno mnie zwolnią. Kto wtedy będzie opłacał leczenie mamy i załatwiał sprawy ojca w klinikach? Westchnęła smutno Ira. Pozwól, że sam z nią porozmawiam. Nie tylko będzie gorzej. Nikt nie lubi donosicieli i skarżypyt. Sanitariuszka opuściła ramiona, smutno wpatrując się w kafelki pod nogami. Bez zbędnych słów było jasne, jak ciężko jej przychodzi praca w takim zespole. Jak tam twój romans z pacjentem? Ostrożnie zapytał Wiktor, starając się rozładować atmosferę Chyba dobrze. Pielęgniarka natychmiast się zarumieniła. Kilka miesięcy temu, praktycznie zaraz po tym, jak Ira zaczęła pracować w szpitalu, poznała młodego, sympatycznego pacjenta Olega, który od razu zaprosił ją na randkę. Widzisz, nawet w beczce dziegciu można znaleźć łyżeczkę miodu, powiedział Wiktor, przyjacielsko dotykając Ire za ramię. Może. Wyobraź sobie, Olek nawet mówi o ślubie. Nigdy jeszcze nie miałam tak poważnych związków, odpowiedziała cicho dziewczyna, słabo uśmiechając się po raz pierwszy podczas całej rozmowy. No widzisz, daj Boże, wszystko się ułoży. A wtedy można będzie zmienić pracę. Mam nadzieję. No, no, więcej optymizmu. Po czarnej kresce zawsze następuje biała. A może już zrobiłaś pierwszy krok na nią? Uśmiechnął się zachęcająco reanimatolog. Masz rację. Nie można się poddawać. Wszystko na pewno się ułoży. Dziękuję. Szczerze podzękowała Irena. W ostatnim czasie tylko wsparcie jedynego przyjaciela nie pozwalało jej oszaleć w pracy. Salowa poczuła, jak nieskończona tęsknota trochę ustępuje, a to wszystko dzięki Wiktorowi. Olek, mam dla ciebie wiadomość. Zagadkowo uśmiechnęła się Irena. O, o czym mowa? Udając powagę, zmarszczył brwi chłopak. Minęło już pół roku od ich poznania. Rzadkie randki dawno przerodziły się w prawdziwy związek. Dziewczyna często zostawała na noc u Olega i nie przeprowadziła się do niego na stałe tylko z powodu konieczności opieki nad chorą matką. Irena wyznała, że jest w ciąży i zamarła z zachwytu. Już wyobrażała sobie, jak ucieszy się przyszły ojciec, bo teraz będą mogli być jeszcze bliżej, oddając sobie nieskończoną miłość. Co? Jak to mogło się stać? Zapytał zdezorientowany Oleg. Jesteś pewna? Wesołość natychmiast zniknęła z jego twarzy, zastąpiona autentycznym niepokojem. Odsunął się, spoważniał i nawet odsunął się na łóżku, jakby było mu nieprzyjemnie dotykać ciała dziewczyny po tej wiadomości. Naprawdę muszę ci tłumaczyć, jak rodzą się dzieci? Zaśmiała się Irena, starając się nie zauważać zmian w zachowaniu ukochanego. Termin jest jeszcze bardzo krótki, ale test już pokazuje wynik. Dziewczyna sięgnęła do szafki nocnej i wyjęła z niej wskaźnik z dwiema kreskami. Co teraz zrobimy? Zapytał bezradnym głosem Olek, chwytając się za głowę. Jak to, Ceo? Przecież sam prosiłeś mnie o rękę niemal od pierwszych dni znajomości. Teraz masz powód. Może nas nawet zarejestrują bez kolejki to przecież wspaniałe teraz będziemy mieć prawdziwą rodzinę. Czy nie cieszysz się? Irena wyciągnęła się do ukochanego, żeby go pocałować, ale ten gwałtownie się odwrócił. A potem wstał z łóżka. Musisz dokonać aborcji, wykrztusił Olek, bojąc się spojrzeć w oczy wybrance. Co ty mówisz? Zapytała go drżącym głosem Irena. Straszne słowo boleśnie przecięło jej świadomość. Głęboko w środku pojawił się niepokój, zmuszając instynktownie opuścić dłoń, chroniąc brzuch. Co, słyszałaś? Dziecko to przecież taka odpowiedzialność, pieniądze. Ty jesteś salową, ja konsultantem w sklepie. Z czego będziemy żyć? Czy to naprawdę taki problem? Mamy mieszkanie. Będziemy dalej pracować. Ja tylko kilka miesięcy posiedzę na macierzyńskim. A potem znowu na pełny etat. A z dzieckiem twoi rodzice pomogą. Nic, damy radę, powiedziała drżącym głosem Irena. Nie waż się mówić nic, moim rodzicom, wściekł się chłopak. Pójdziesz na aborcję i kropka. Żadnych więcej dyskusji. Nie zmuszaj mnie. Irena przestraszona wstała z łóżka, starając się znaleźć jak najdalej od obłąkanego chłopaka. Nie takiej reakcji oczekiwała od swojego ukochanego. Teraz było jej niesamowicie gorzko, bolało od jego słów. Chciała natychmiast uciec i nigdy więcej nie wracać do tego człowieka. Irena, pomyśl sama to zbyt wielka odpowiedzialność. Nie jestem teraz na to gotowy. Ale mówiłeś, że poradzimy sobie ze wszystkim najważniejsze, że razem. Łzy zalały jej oczy, szlochanie wyrywało się na zewnątrz, zniekształcając głos dziwnym drżeniem. Pustka, ból, zdrada to wszystko teraz szalało w jej wnętrzu, przewracając wszystko, co stało się tak drogie w ostatnim czasie. Wydawało się, że świat wali się pod nogami, pozostawiając przed sobą tylko ponurą nieznajomość. Wybieraj, albo aborcja i zostajemy razem, albo rozstajemy się teraz i to już będą Twoje osobiste problemy. Świetnie, Olek. Wiesz, Ceo, idź do diabła. Ira sama przestraszyła się tej złości, z jaką wykrzyknęła przekleństwo. Coś takiego wcale nie było jej typowe. Ale sama myśl o tym, że Olek zamierza zaszkodzić jej przyszłemu dziecku, wprawiała ją w prawdziwe szaleństwo. Nie waż się więcej do nas zbliżać. Wykrzyknęła Ira. Nie mogąc już powstrzymać łez, pobiegła dalej. Zdala od tego strasznego człowieka, któremu tak błędnie zaufała. Dopiero gdy znalazła się na klatce schodowej i zatrzasnęła za sobą drzwi. Pozwoliła łzom płynąć, wstrząsając ciszę klatki schodowej szlochami. Jak żyć dalej? Czy sobie poradzi? Skąd wziąć pieniądze na wychowanie dziecka? Wszystkie te i wiele innych pytań krążyły teraz w jej rozdartej żalem świadomości. Niczego nie rozumiała, ale była pewna, że mimo wszystko dziecko zatrzyma dla siebie. Gdzie jest ten przeklęty dźwig? Wykrzyknęła Ira po omacku szukając przycisku wezwania, płakała przez całą drogę na parter. Nie mogła powstrzymać łez, gdy mijała portiera. Było jej tak strasznie, gorzko, jakby z każdym krokiem coś bardzo ważnego i potrzebnego opuszczało jej życie. Dziewczyno, uważaj. Wykrzyknął jakiś spóźniony przechodzień, w którego ira prawie wpadła na chodniku. Przepraszam. Prawie nie widząc drogi przez zasłonę łez, pobiegła dalej, starając się ukryć przed obcymi spojrzeniami. Dziewczyno. Wydaje się, że przechodzień nadal coś do niej krzyczał i chyba nawet zaczął ją gonić. Stój! Straszny cios spadł z boku, przeszywając całe ciało ostrym bólem. Ira poczuła, że jest odrzucana w prawo. Ciało uniosło się w powietrze jak lekka piórko, a potem świadomość zniknęła, chroniąc właścicielkę przed nieznośnym bólem. Dajcie mi na nią spojrzeć usłyszała zaniepokojony głos z zasłony niepamięci. Wiktor Leonidowicz rozumiem, że dziewczyna jest ci znajoma, ale ona nadal nie odzyskała przytomności odpowiedział mu niski bas. Słuchajcie, jestem reanimatologiem i trochę rozumiem wskazaniach urządzeń. Kolego, posłuchajcie w końcu. O, właśnie, otworzyła oczy. Ira z trudem uniosła powieki, natychmiast mrużąc oczy od światła. Słaba żarówka i tak raziła w oczy, ale troskliwy reanimatolog natychmiast wyłączył światło. Gdzie ja jestem? Słabo poruszając wargami, wyszeptała Ira. Wszystko w porządku, jesteś w szpitalu. Teraz wszystko będzie dobrze, odpowiedział Wiktor, pochylając się nad nią. Co się stało? Wypadek. Przebiegałaś przez drogę w nocy, kierowca po prostu nie zdążył zareagować. Co z... Nie martw się. Wygląda na to, że urodziłaś się w czepku. Głównie zadrapania i stłuczenia mogło być znacznie gorzej. Co z dzieckiem? Zapytała Ira, zbierając siły. Reanimatolog nagle zamilkł, odwracając wzrok. Nie udało się uratować dziecka. Uderzenie spowodowało poronienie. Nie. Ira chciała zapłakać, ale oczy jakby wyschły, nie mogąc wycisnąć ani jednej łzy. Tylko ciężko westchnęła. Przez kilka sekund oboje milczeli, aż cisza stała się nie do zniesienia. Nie znałem numeru Olega, więc nie mogłem mu powiedzieć, wyszeptał Wiktor. Nie musi nic wiedzieć. To moja osobista tragedia odpowiedziała Ira. Nie powinien się o niczym dowiedzieć, obiecaj. Reanimatolog tylko pokręcił głową. Teraz stało się jasne. Dlaczego znalazła się sama w nocy, zapłakana tak bardzo, że nawet nie zauważyła nadjeżdżającego samochodu? Za co to wszystko? Gorzko powiedziała Ira, czując jak ściska jej się w piersi. Lepiej byłoby, gdybym zginęła w tym wypadku. Myśl o straconym dziecku jakby wypaliła jej serce, całkowicie pozbawiając woli życia. Prawdopodobnie było to najstraszniejsze, co mogło spotkać człowieka stracić jeszcze nienarodzone dziecko. Ból od świadomości był tak silny, że chciało się stracić przytomność, byleby tylko jej nie czuć. Ale los nie był dla niej na tyle miłosierny, by przynieść ulgę. Czy potrzebujesz czegoś? Zapytał Wiktor. Środków uspokajających, nasennych. Pomoże? Zapytała bezbarwnym głosem Ira. Doktor zmieszał się, rozejrzał się dookoła i nie znalazł nic lepszego, niż po prostu usiąść obok. Dziewczyna nie reagowała, ale Wiktor wiedział, że teraz nie może zostać sama. No proszę, wyglądasz już lepiej. Jeszcze kilka dni i wypis. Uśmiechnął się Wiktor, przysiadając się do Keri przy stoliku w stołówce. Smutno zażartowała tamta. Sanitariuszka nie mogła pogodzić się z myślą o stracie dziecka, codziennie przeżywając ten ból na nowo. Wystarczyło otworzyć oczy po krótkim niespokojnym śnie, a bezlitosna rzeczywistość uderzała w nią z nową siłą. Zresztą, nie musisz sama chodzić po jedzenie. Wydaje mi się, że jeszcze trochę. A oszaleje w czterech ścianach. Nie mogę już znieść tej ciszy, muszę się jakoś odciągnąć. Nic się nie martw, wszystko się zagoi. Jesteś silna, powiedział doktor, głaszcząc jej dłoń. Ira naprawdę bardzo szybko wracała do zdrowia. W dużej mierze przyczyniła się do tego troska WITI, który dosłownie nie odstępował od jej łóżka w pierwszych dniach. Potem również często odwiedzał pacjentkę, przynosząc owoce i witaminy. Bardzo mi pomagasz, dziękuję szczerze, podzękowała Ira. Nawet nie wiem, czym zasłużyłam na takie dobre traktowanie. Po prostu widzę w tobie pokrewną duszę, mrugnął reanimatolog. Rozumiesz wszystko, potrafisz wysłuchać. Dać dobre rady, ale w końcu jesteśmy przyjaciółmi. Irina skinęła głową, choć podejrzewała, że za uwagą kolegi może kryć się coś więcej niż tylko przyjacielski interes. Jednak marzenie o czymś takim z Wiktorem było po prostu niemożliwe. Jak tam mama? zapytała dziewczyna, martwiąc się o pozostawioną bez opieki kobietę. Nie martw się, wszystko w porządku. Od czasu do czasu ją odwiedzam. A Twojego ojca umieściliśmy u dobrego specjalisty. Miejmy nadzieję, że tym razem się wykaraska. A propos, nigdy nie opowiadałeś o swojej rodzinie? Przypomniała sobie Ira. Wiktor lekko posmutniał. Na jego twarzy przemknął cień, dając do zrozumienia, że temat nie jest dla niego zbyt przyjemny. Nie pamiętam swojego ojca. Mama mówi, że zniknął, gdy byłem jeszcze małym dzieckiem. Przepraszam, powinnam była pomyśleć, zanim zapytałam, przeprosiła Sira, żałując, że w ogóle poruszyła ten temat. Nic się nie stało. Dziewczyna głęboko odetchnęła. Jej wzrok po raz kolejny przesunął się po obrączce na palcu reanimatologa. Chłopak był żonaty, i właśnie dlatego, zamiast związku z nim, Ira odpowiedziała na zaloty Olega. Jak miewa się Twoja żona? zapytała z nutką smutku. Wszystko u niej dobrze. Jesteśmy w małżeństwie tak długo, że to aż dziwne. Córka głównego lekarza, co mogłoby być nie tak w jej życiu. Uśmiechnął się chłopak. Najważniejsze, że się kochacie, próbowała pocieszyć kolegę Ira. Och, wiesz, miłość to taki luksus w naszych czasach, na który nie zawsze można liczyć, odpowiedział doktor niejasno. Co masz na myśli? No, czasami ludzie zakładają rodzinę nie dlatego, że się bardzo lubią, ale po prostu, żeby jakoś ułożyć sobie życie i rozwiązać kwestie zawodowe. Coś jak fikcyjne małżeństwo. Próbowała zażartować Ira. Wiktor nie odpowiedział. Wydawało się, że podał przykład nieabstrakcyjny, ale zaczerpnięty z własnego życia. Pewnie teraz młody lekarz żałował, że się zwierzył, ale zbyt długo skrywał te uczucia. Wiktorze Leonidowiczu przynieśli kogoś z twojej dziedziny. Człowiek został pobity, rozległ się głośny głos. Margarita Pawłowna wbiegła do stołówki, patrząc niechętnie na irę. Kto to ma dokumenty? Od razu zaczął się krzątać Wiktor. Jakiś bezdomny z ulicy. Około pięćdziesiątki. Rany poważne, teraz jest w śpiączce. Kto jest dzisiaj asystentem i sanitariuszem? Nikogo. Sama tu do was przyszłam. U nas kto w urlopach, kto choruje? Wycedziła starsza pielęgniarka, znowu rzucając pogardliwe spojrzenie na Ire. Pomogę. Od razu podskoczyła dziewczyna. Bardziej martw się o zdrowie poszkodowanego niż o opinię przełożonej. Wykluczone. Jeszcze jesteś na zwolnieniu. Odciał się Wiktor. Tylko popatrzę, nic ciężkiego. Dobrze. Młodzi ludzie od razu skierowali się do oddziału. Poszkodowany rzeczywiście wyglądał bardzo źle. Całe jego ubranie było podarte i ubrudzone krwią. Rozbieraj go, skoro już się zgłosiłaś, powiedziała Margarita Pawłowna. A ja mam jeszcze sprawy. Ira ignorowała jej ton i przystąpiła do swoich obowiązków. Ostrożnie przycinając tkaninę nożyczkami, zaczęła uwalniać ciało, gdy nagle u jej stóp upadł ciężki portfel. Co to takiego? Zamyślona, powiedziała sanitariuszka, oglądając znalezisko. Co się stało? Zapytał Wiktor, nie przestając pracować nad urządzeniami do reanimacji. Chyba portfel? Nie sądzę, żeby należał do niego. Bezdomni nie trzymają takich akcesoriów długo. Oddałabym Margaricie Pawłownej, ale ona nie będzie się długo zastanawiać, od razu sobie przywłaszczy, powiedziała dziewczyna z wątpliwościami. Ira obracała w rękach ciężki portfel, ale nie odważyła się tam zajrzeć. Przecież grzebanie w cudzych rzeczach jest złe. Była zbyt uczciwa i moralna na to. Zostawię ci go, w końcu jesteś starszy rangą, powiedziała, zwracając się do Wiktora. Sam zdecyduj, co zrobić. Dobrze. Po uporaniu się ze znaleziskiem, Ira usunęła resztki łachmanów, a potem zaczęła ścierać krew, przygotowując pacjenta do zabiegów. Biedak wyglądał bardzo źle, trzeba się było spieszyć. Jak? Zapytała Ira wychodzącego z sali zabiegowej przyjaciela. Zrobiłem co mogłem. Teraz jest w śpiączce, ale stan jest stabilny. Jak stabilny? Stabilnie zły. Przynajmniej nie umiera. Może się wykaraska. Zmęczony i przetarł nos reanimatolog. Dobrze, idź do sali, pewnie się wykończyłaś. Też muszę odpocząć. Wszystko będzie dobrze. Ira przytuliła przyjaciela, a potem skierowała się do siebie. Wiktor odprowadził ją wzrokiem i już miał iść do pokoju lekarskiego, ale nagle przypomniał sobie o zostawionym portfelu. Znalezisko rzeczywiście wyglądało bardzo solidnie i nie mogło należeć do przypadkowego bezdomnego. Ostrożnie dotykając zapięcia, doktor otworzył zamek i od razu zamarł, widząc wypadającą fotografię. Co to? Na zdjęciu leżącym tuż przed oczami reanimatologa, jego własna żona obejmowała się z jakimś półnagim przystojniakiem. Młody, wysportowany z równymi białymi zębami i brązową opalenizną. Na pierwszy rzut oka było jasne, że to gigolo-przystojniak, którego używają do zabawy znudzone bogate gospodynie domowe. Czyżby Marina mnie zdradziła? wyszeptał niewierząco mężczyzna. Sama myśl o tym odbiła się bolesnym tępy bólem. W dolnym rogu zdjęcia była data wskazująca, że kompromitujące ujęcie zostało zrobione zaledwie tydzień temu. Na dodatek na żonie było bielizna, którą Wiktor sam jej niedawno podarował. Kłamliwa suka. Ręce reanimatologa zadrżały, chciał rozerwać przeklęte zdjęcie, ale tylko wsunął je do kieszeni, nie wiedząc, co dalej zrobić. Jak to możliwe? Co się stało? Odpowiedź była oczywista, bo ich relacje z Mariną dawno się ochłodziły. Ale czy to powód, żeby tak bezwstydnie zdradzać ich umowę? Zrobiłem dla niej wszystko. Starałem się jak mogłem. Zamknął oczy Wiktor, nie mogąc poradzić sobie z niesprawiedliwością sytuacji. Aby jakoś się odciągnąć, zaczął mechanicznie przeglądać znalezione w portfelu przedmioty. Pieniądze, jakieś klucze. Bezsensowne drobiazgi. Jak mam podejść do ciebie z tym pytaniem? Powiedział Wiktor, jakby zwracając się do Mariny. Może w ogóle zapomnieć? On nigdy nie budował poważnych nadziei na te relacje w kontekście miłości, ale przynajmniej oczekiwał uczciwości ze strony żony. Nie, tak nie może być wybuchnął młody lekarz z nagłym napadem zazdrości. Takich emocji nie można było trzymać w sobie. Gorący koktajl złości, urazy i niezrozumienia przebił tamę obojętności, nie pozwalając chłopakowi siedzieć w miejscu. Marin, jesteś w domu krzyknął, ledwo otwierając drzwi wejściowe mieszkania. Chłopak ledwo doczekał końca dnia pracy i od razu rzucił się do domu. Aby wyjaśnić dziwną sytuację. A gdzież miałabym być? Dlaczego tak krzyczysz? Odezwał się kobiecy głos z sypialni. Zrzucając kurtkę i zmieniając buty, Wiktor natychmiast skierował się do niej, ściskając przeklęte zdjęcie w zimnych palcach. Czy jakoś to wytłumaczysz? Powiedział chłopak, podając żonie zdjęcie. O, całkiem nieźle wyszło. Udając zdziwienie, Marina otworzyła szeroko oczy. A czego chciałeś, kochanie? Nie macie całymi dniami, ciągle jesteś w pracy, a ja przecież jestem kochliwą kobietą, potrzebuję uwagi, czułości. Nawet nie będziesz się tłumaczyć? Tak po prostu przyznasz się do zdrady. Tak. Nie musisz mi tu robić oczu zmarszczyła brwi. To tylko potrzeba organizmu i tyle. A jeśli ci się coś nie podoba, lub coś ci nie pasuje, powiem ojcu, że nie dajesz mi żyć i szybko znajdziesz się na ulicy bez pracy. Czy ty w ogóle rozumiesz, co mówisz? wykrzyknął wściekły Wiktor. Myślałem, że się przyznasz, zapomnimy o tym, a ty jeszcze czujesz się w prawie i grozisz mi. Nie rób scen bezczelnie stwierdziła Marina Twoje żałosne argumenty zupełnie mnie nie interesują. Jeśli coś ci się nie podoba, wiesz, gdzie są drzwi. Bezczelność żony dosłownie go rozbroiła Jeśli ci to tak obojętne, może jeszcze się rozwiedziemy? Powiedział, nie wiedząc, jak inaczej zachować się w tej sytuacji o w końcu rozsądna propozycja. Mam już dość widzenia Twojej zmęczonej twarzy. Chcę, wiesz, jakiegoś święta w życiu, a nie słuchania kolejnych historii o ciężkiej operacji. Nie czekając, aż Wiktor dojdzie do siebie, żona wzięła telefon i wybrała numer ojca. Cześć, tato! Wyobraź sobie, co się stało. Ale chłopakowi już było wszystko jedno. Nie czekając, aż usłyszy poniżającą rozmowę. Odwrócił się i po prostu wyszedł, nawet nie zbierając rzeczy. Lekarz zatrzymał się tylko na chwilę, aby rzucić klucze od drzwi wejściowych prosto na podłogę. Teraz, jak nigdy, był pełen determinacji. Aby opuścić rodzinę, w końcu zrozumiawszy, jaki błąd popełnił wiele lat temu, potrzebujesz pomocy. Masz gdzie mieszkać. Mamy małe mieszkanie, ale się pomieścimy, jeśli trzeba. Mama nie będzie miała nic przeciwko, ona cię lubi, powiedziała cicho Ira. Nie martw się. Wynająłem już mieszkanie na przedmieściach, nie zostanę na ulicy. Pokręcił głową Wiktor. Żałujesz. Nie. Wiesz, wciąż mam to zdjęcie. Jak tylko pojawiają się wątpliwości, patrzę na nie i znów rozumiem, że mam rację. Hej, gołąbeczki, lepiej byście pracowali tak, jak gadacie, czy już nie potrzebujecie pensji? Rozległ się głos głównego lekarza. Michajuł Konstantynowicz spokojnie podszedł do pary, złośliwie patrząc na byłego zięcia. Tak, wiktor, jakie nadzieje wiązałem z tobą. Teraz będziesz leczył bezdomnych przez całe życie, zajmował się ich urazami. Wierz mi, moje wpływy wystarczą, aby zorganizować ci wesołe życie. Nie trać czasu na zastraszanie, nie boję się ciebie, odpowiedział z wściekłością reanimatolog. Jesteś jeszcze za młody, żebym cię straszył. Po prostu informuję, że zwolnię cię z taką opinią, że nie każda szpital chciałby cię przyjąć nawet jako sanitariusza. O karierze w medycynie możesz zapomnieć. Dlaczego tak robisz? Wtrąciła się w rozmowę Ira. Witia jest dobrym specjalistą, dlaczego nie możesz po prostu zaakceptować ich rozstania z Mariną? Bo zięć mnie bardzo rozczarował i od dawna chcę się go pozbyć. Szeroko uśmiechnął się główny lekarz. A jeśli będziesz dużo gadać, pójdziesz za nim. Wynoście się oboje z mojego pola widzenia. Gniazdo os jakieś wyrwał się doktor, czując jak wściekłość zaczyna go rozsadzać od środka. Po Ceo studiowałem tyle lat, żeby potem kłaniać się przed każdym przełożonym. Witek, nie trzeba, powiedziała cicho Irena, chwytając go za rękę. Nie, dziś pójdę napisać rezygnację. Wasze groźby są mi niepotrzebne. Tym bardziej nie ma sensu czekać, aż zwolnicie mnie dyscyplinarnie. I tak nie pozwolicie mi pracować spokojnie. O, dumny więc. No, i świetnie. W ten sposób, z pomocą córki Ireny rozliczyłem się z tobą, szczeniaku uśmiechnął się lekarz. Co ty mówisz? zapytał z niezrozumieniem Wiktor, kręcąc głową Za co się rozliczyłeś? Za twojego ojca triumfalnie oświadczył Michał Konstantynowicz. Prawdziwy drań w młodości mocno mnie upokorzył. Studiowaliśmy razem na jednym roku medycyny, można powiedzieć, że byliśmy przyjaciółmi. Wykorzystał moje zaufanie, odebrał mi narzeczoną i upokorzył przed wszystkimi. To niemożliwe. Ojciec zaginął wiele lat temu wykrzyknął Wiktor drżącym głosem Oczywiście ale czy znasz wszystkie szczegóły zapytał złośliwie Michał Twój przodek nie ukończył studiów. Zatroszczyłem się, aby dziekanat go wyrzucił za niemoralne zachowanie. Ten oszust poszedł do biznesu, nawet założył firmę. Dobrze to zapamiętałem. A teraz musisz płacić za grzechy ojca. Co to jest? Nikt go nie widział od trzydziestu lat zaginął jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Czy jestem winny waszych dawnych porachunków? Słowa dusiły Wiktora. Wnętrzności skręcały się z powodu urazy i podłości sytuacji. Wydawało się, że cały świat sprzysiągł się przeciwko niemu. Młody lekarz szczerze nie rozumiał, za co można go tak nienawidzić. Wynoś się? Tylko się zaśmiał Michał Konstantynowicz, demonstracyjnie wskazując na drzwi. Mnie, jak i Marinie, zupełnie nie obchodzi twoje uczucia. Reanimatolog gwałtownie się odwrócił, kierując się do wyjścia. Podczas kłótni z głównym lekarzem pojawiło się u niego dziwne uczucie, którego sam nie mógł wyjaśnić. Wszystko wokół zaczęło się zniekształcać i rozmazywać, jakby mózg próbował przypomnieć o czymś ważnym. Witek, poczekaj! Usłyszał głos Ireny. Ale chłopak tylko przyspieszył krok. Zaczął odczuwać jednocześnie własny ból i męczący strach przed nieznanym. Nie wiecie, skąd wasz kolega mógł to zdobyć? Zapytał Wiktor, patrząc na miejscowych włóczęgów. Historia z portfelem znalezionym w rzeczach pacjenta. Wciąż nie dawała mu spokoju. Aby dowiedzieć się jakichkolwiek informacji, lekarz postanowił udać się do znanego Melaini, gdzie zbierali się bezdomni z całej okolicy. Kto to pamięta? Zachrypiał jeden z bezdomnych. Wiktor wyciągnął kilka banknotów, demonstracyjnie machając nimi w powietrzu. Andrzej go znalazł, nie ukradł. Przypadkowo trafił mu się ten portfel, jakby ktoś go porzucił, burknął jeden z włóczęgów. Więc wasz kolega nie ma nic wspólnego z jego poprzednim właścicielem. Nie, oczywiście. Ale cieszył się z prezentu, zostawił go sobie, jak każdy szanujący się dżentelmen szczęścia. Pieniędzy nie zdążył tylko wydać. Dlaczego? Wiktor uniósł brew. Jakaś banda go dopadła, strasznie go pobiła. Za ten portfel go oskarżyli, ale nie zdążyli go zabrać, ktoś ich spłoszył. A mówisz, że nie ukradł? Na krzyż ci przysięgam. Przysiągł bezdomny. Andrzej nie brał niczego cudze, po prostu wydarzyła się jakaś dziwna historia, sami nie możemy tego zrozumieć. Po zapłaceniu informatorowi, Wiktor wsiadł do samochodu i pojechał w stronę szpitala. Rozmowa niczego nie wyjaśniła, raczej jeszcze bardziej zagmatwała. Ale im bardziej świadomość zagłębiała się w zagadkę dziwnego portfela, tym mniej trzęsło się od bólu po rozstaniu z żoną. Irenko na słowo krzyknął były reanimatolog do sanitariuszki, zauważając ją w korytarzu Wszystko w porządku jak się masz? zapytała zaniepokojona dziewczyna, podchodząc do niego. Normalnie. Słuchaj, możesz pilnować tego włóczęgi. Coś jest nieczyste w całej tej historii, chcę dowiedzieć się, co dokładnie. Oczywiście. Ja tymczasem pójdę napisać wniosek o zwolnienie i przygotuję dokumenty do przekazania. No co, stara wrogu, dobiegłeś końca? Powiedział z samozadowoleniem Michał Konstantynowicz. Słysząc głos ordynatora, Ira drgnęła. Dziś znów zatrzymano ją po pracy, zmuszając do mycia toalety w sali z bezdomnym. Nie śmiąc sprzeciwić się surowej przełożonej, sprzątaczka zabrała się do pracy, stając się mimowolnym świadkiem dziwnej rozmowy. Twoja śpiączka teraz będzie wieczna, kontynuował szyderczo Michaju, nie zauważając obecności dziewczyny. Myślałeś, że o tobie zapomnę. Odczuwając niekończącą się pogardę do samozadowolonego lekarza, Ira ostrożnie wyjęła telefon i włączyła nagrywanie wideo. Wychylanie się było całkowicie niebezpieczne, ale jej serce podpowiadało, że wszystko, co zostało powiedziane, może okazać się zbyt ważne, na tyle, że warto było zaryzykować nawet pracą. I wydalenie cię nie ruszyło, dodał Michaju Konstantynowicz złośliwie. Farmaceutyczne, no proszę. Myślałeś, że będziesz żyć jak król. To ja cię tam podstawiłem, jak głupca. Razem z moim wspólnikiem oszukaliśmy cię, a ty nawet nie zauważyłeś. Ira uważnie słuchała spowiedzi, starając się nawet nie oddychać. Tymczasem ordynator delektował się każdym słowem, ciesząc się chwilą własnej wielkości. A twoja firma po bankructwie przeszła do mojego przyjaciela. Świetny tandem nam się udał. Ja zamawiam u niego leki jako organizacja państwowa. On ma zysk, a ja dostaję za to łapówki. Jeszcze pacjentów wysyłam do niego po leki. Sprzątaczka prawie się udusiła z powodu podłości przełożonego. Jej prosta, otwarta dusza cierpiała na myśl o tym, ile zła już popełnił tylko po to, by spełnić swoją dziwną zemstę. A teraz wyrzucę twojego synka ze szpitala. Szkoda tylko, że tego wszystkiego nie zobaczysz, bo z tej śpiączki nie wrócisz. A jutro wyrzucą twoje ciało ze szpitala bezimienny włóczęgo. Nikt nawet nie będzie pamiętał, że istniałeś. Michał Konstantynowicz zaśmiał się z samozadowoleniem. Od tego śmiechu i że ścisnęło się serce, z oczu popłynęły łzy i dziewczyna wyłączyła nagranie. Los mężczyzny, który był ojcem Wiktora, okazał się tak nieoczekiwany i straszny. Teraz nie było wątpliwości. Nieszczęsny Włóczenga trafił do ich szpitala nie przypadkiem, ale jako kara za grzechy przeszłości. Muszę powiedzieć, Wicie, może jeszcze zdąży uratować ojca wyszeptała Ira, wciąż drżąc ze strachu Co się stało, synku? Dlaczego odszedłeś z pracy? zapytała zaniepokojona matka Wiktora, słysząc nieprzyjemne wiadomości. Sytuacja jest dziwna, pokręcił głową były reanimatolog. Opowiedz mi wszystko po kolei. Najpierw trafił mi się dowód, że Marina zdradza. Westchnął ciężko syn, przeżywając bolesne wspomnienia. Boże, a co z jej ojcem? Co, co, oczywiście po stronie córki. Z radością zaczął się znęcać, mówi, że sam jestem winny i teraz mogę zapomnieć o karierze w medycynie. Wiktor bezradnie zacisnął pięści. Prawie zgrzytając zębami z gniewu. A jesteś pewien, że Marina. Chłopak bez słowa położył na stole zdjęcie żony w towarzystwie półnagiego przystojniaka. Matka tylko westchnęła, kręcąc głową z niedowierzaniem. Wydawało się, że to już za dużo dla niej. Jakby życie syna zamieniło się w dramatyczny serial. Mój biedny, biedny, zaszlochała, żałując syna. Jak ta ochyda do ciebie trafiła? Przypadkowo. Szyłem jakiegoś włóczęgę, a z jego kieszeni wypadł portfel. Tam leżało to zdjęcie. Jakby opatrzność Boża. Wewnątrz znów wrzała wściekłość. Wiktor rozumiał, że absolutnie nic nie może zrobić i to złościło go bardziej niż cokolwiek innego. Czucie własnej bezradności było nieprzyjemne. Kim był ten włóczęga? Krewny ich? Zapytała matka, widząc, że syn nie może teraz zamknąć się w sobie. A oto, patrz, sfotografowałem go telefonem. Jako przypomnienie, że nie udało się uratować człowieka. Podał matce gadżet, na ekranie którego widniał obraz ciężko pobitego pacjenta. Ojej, co to jest? Nie może być. Zaledwie spojrzała na obraz. Mama ciężko opadła na oparcie krzesła, chwytając się za serce. Jej oczy napełniły się łzami, a z ust natychmiast wyrwał się bolesny jęk. Synku, to przecież twój ojciec. Co? Wiktor oszołomiony patrzył na matkę. Ten bezdomny. Ale jak to? Nie chciałam ci mówić. Ale od wielu lat włóczy się. Z biznesem przegrał, nam pomagać nie mógł, a wrócić z pustymi rękami, nie miał odwagi. Powiedziałam ci, że zaginął, myślałam, że dawno przepadł, a on jednak żyje. Nie mogę w to uwierzyć, wydusił Wiktor. Słowa matki sprawiły, że wszystko w środku zamarło. Wydawało się, że serce przestało bić, odmawiając przyjęcia zabójczego sensu wypowiedzianych słów. Stopniowo docierała do niego straszna prawda. Bliska osoba właśnie teraz znajduje się na granicy śmierci. Nagle melodia przerwała martwą ciszę w pokoju. Wiktor podniósł telefon, który wypadł z rąk matki, nie od razu trafiając w odpowiedni klawisz: Witia, słyszysz! Rozległ się z głośnika głos Iry: Mów! odpowiedział drżącymi ustami. Michał Konstantynowicz chce odłączyć go od aparatury podtrzymującej życie. Co? I Witja, to chyba twój ojciec. Podsłuchałam rozmowę. Stał w sali, a ja ja Iro, wiem przerwał jej Wiktor, dusząc się z emocji. Zatrzymaj ich jakoś. Jak? Ma wewnętrzne krwawienie. Rozmowa wywołała stres. Organizm odmawia walki. No cóż. Teraz najważniejsze, żeby przeżył. Muszę pilnie z nim porozmawiać. Odwołaj wszystko. Powiedz, że konieczna jest transfuzja albo zleć badania, proszę. Tak, naprawdę potrzebuje transfuzji. Ale pewnie nie dadzą mu krwi. Wiktor przygryzł wargę, gorączkowo myśląc: Co zrobić? Znowu niesprawiedliwość i znowu bezsilność. Mięśnie zesztywniały, palce drżały, a na czole pojawił się zimny pot. Każda minuta była teraz zbyt cenna, ale były lekarz nadal po prostu siedział, nie wiedząc, co robić. Wszystko spadło zbyt nagle. Jak mówi przysłowie nieszczęścia chodzą parami. Synku, przecież jesteście krewnymi usłyszał słaby głos matki. Co? Jedna krew może. Dokładnie. Nagle w jego umyśle pojawiła się myśl, która natychmiast przyćmiła wszystkie inne zmartwienia. Palce natychmiast zaczęły wybierać odpowiedni numer. Powiedziałam im, że wkrótce będzie dawca. Ale nie wiem, co dalej wymyślić. Rozległ się głos Iry. Nie trzeba kłamać. Przerwał jej Witia. Będę dawcą. Weźcie tyle krwi, ile potrzeba. A na pewno się nadajesz. Jesteście zgodni? Zapytała natychmiast. Powinniśmy być. Trzeba zrobić testy. W takim razie pędź tutaj. Wiktor zerwał się od stołu i natychmiast pobiegł do wyjścia. Biegł po schodach, przeskakując po kilka stopni naraz. Znikoma nadzieja kazała mu się spieszyć. Ale co, jeśli krew nie będzie pasować? Paniczna myśl pojawiła się w jego umyśle i natychmiast zgasła. Siłą woli odegnał wszelkie wątpliwości, nie pozwalając im zamglić umysłu. Żadnych jeśli uratować go, warknął, wskakując do samochodu. Weźcie, ile trzeba, powiedział Wiktor, będąc już w laboratorium. Uspokój się, masz zbyt wysoki puls powiedział zdziwiony laborant. Całą drogę pędził jak szalony, zupełnie nie myśląc o bezpieczeństwie. Nie ma czasu. I tak nie będę mógł pobrać normalnej próbki, dopóki jesteś w takim stanie, zganił go pracownik medyczny. Wiktor usiadł na kozetce, starając się uspokoić oddech. Był blady, nerwowo przygryzał wargi i starał się nie myśleć o tym, że może być już za późno. No, teraz w porządku, powiedział młody specjalista. Podchodząc do byłego lekarza ze strzykawką w ręku. Zręczne palce przebiły skórę na przedramieniu, pobierając niewielką próbkę. Witia, już tu jesteś! wykrzyknęła Ira, uchylając drzwi. Co się stało? Wydyszał, przeczuwając coś złego. Sytuacja się pogorszyła, twój ojciec potrzebuje pilnej transfuzji. Zaraz będzie gotowe, błagalnie zwrócił się do laboranta Wiktor już. Pracownik laboratorium ostrożnie kapnął czerwoną cieczą na szybki test, uważnie obserwując zmianę koloru wskaźnika. Wydawało się Wiktorowi, że w pomieszczeniu zrobiło się chłodniej. Minęło kilka minut, a laborant, niezadowolony, zmarszczył brwi i odłożył test. Wiktor pobladł jeszcze bardziej. I CEO. Zapytał. To. To jest to. Laborant otarł pod z czoła i kiwnął głową. Wciąż blady Wiktor opuścił głowę. W innej sytuacji nie ryzykowałbym, ale skoro to twój ojciec, można spróbować, powiedział specjalista. Wierzcie, ile potrzeba zdecydowanie odpowiedział Wiktor, podwijając rękaw na lewym przedramieniu. Transfuzja się udała cicho, wyszeptała Irena, wchodząc do sali. Wiktor leżał na kozetce, dochodząc do siebie po pobraniu. Lekarze wzięli maksymalną możliwą ilość, a teraz starał się poradzić sobie z zawrotami głowy i ogólnym osłabieniem. Jak on się ma? Słabo zapytał Wiktor. To wygląda na cud, ale się obudził. Chcę go zobaczyć. Pomogła Wiktorowi wstać z kozetki i podtrzymała go pod ramię, gdy ten się zachwiał. Wspólnie doszli do odpowiedniej sali, gdzie na łóżku leżał przytomny włóczęga. Witaj, ojcze, ostrożnie uśmiechnął się były reanimatolog. Wiktor, tak urosłeś. Boże, ile czasu minęło? Zachrypiał ojciec. Włóczęga wyciągnął rękę do syna, ale poczuł, że jest jeszcze zbyt słaby. Łzy napłynęły mu do oczu. Czy to z radości ze spotkania, czy z gorzkich żalów. Przepraszam, synu, tyle straciłem. Nie przepraszaj, to nie twoja wina. Uwierz, ten drań, Michał jeszcze odpowie za swoje zbrodnie i za to, jak cię potraktował. Wiktor był zmęczony i usiadł na krześle. Ireno, możesz mi przesłać to wideo, które tu nagrałaś? Po co? Pojadę na policję, wszystko im opowiem. Potrzebujesz odpoczynku, ledwo stoisz na nogach. Pokręciła głową. Nie ma czasu. Jeśli ordynator dowie się o naszych machinacjach, zdąży coś wymyślić. Robimy to wszystko za jego plecami. Machnął ręką były lekarz. Boję się! Zaszlochała nagle dziewczyna. Nie martw się, dam radę. Co tu się dzieje? Rozległ się grzmiący głos Michała Konstantynowicza. Dlaczego pacjentowi wykonuje się procedurę wbrew moim wskazaniom? Bo chciałeś go zabić! krzyknął Wiktor, wstając z krzesła poważne oskarżenie szczeniaku a dowody masz mam nagranie, na którym się przyznajesz nie wątp, to wystarczy, żeby zrujnować ci życie kłamiesz to prawda dołączyła do byłego kolegi Irena. Nagrałam waszą rozmowę na wideo, gdy drwiłeś z ojca Wiktora, kiedy był w śpiączce. Dziewczyna drżała na całym ciele. Rozumiała, że jej wystąpienie może przynieść wielki skandal i późniejsze zwolnienie, ale nie mogła postąpić inaczej. Michał, po co to wszystko? Poddał słaby głos z łóżka włóczęga. Po co? Naprawdę pytasz po co, Andrzejku? Warknął ordynator. Odebrałeś mi narzeczoną. Wystawiłeś na pośmiewisko przed całym instytutem i myślałeś, że tak po prostu zapomnę? Nie denerwuj, ojca zagroził Wiktor, zasłaniając sobą łóżko z pacjentem Jadę teraz na policję, niech oni zdecydują, kto ma rację, a kto jest winny Śmiało, gówniarzu śmiało. Myślisz, że nie mam dość władzy i znajomości, żeby wyrzucić twojego starego na ulicę i zwolnić twoją sanitariuszkę w taki sposób, że nigdy nie znajdzie pracy? Brwi ordynatora gniewnie zbiegły się na nosie. Na jego czole pojawiła się pulsująca żyła, twarz poczerwieniała, a oddech zmienił się w gniewne warczenie. Ostatnie dni się bawicie, a potem możecie dołączyć do swojego włóczęgi. Nauczy was, jak przetrwać na ulicy wycedził Michał Konstantynowicz. Lidia fiodorowna, jak się masz? Cicho szepnęła Ira, zwracając się do matki WITI. Kobieta wzdrygnęła się, otworzyła oczy i przetarła twarz dłońmi. Nawet nie zauważyła, jak zdrzemnęła się przy łóżku byłego męża, który dochodził do siebie po transfuzji. Nie martw się, kochanie, wszystko w porządku, uśmiechnęła się do Iry. Od kilku tygodni na zmianę dyżurowały w sali, opiekując się Andriejem. "Chodźmy napić się herbaty. W pokoju pielęgniarek już nikogo nie ma, możemy tam posiedzieć", uśmiechnęła się Ira. "A jakże? Nic się nie stanie, noc za oknem. W szpitalu nikogo. Niech Andrii Walentynowicz pośpi. Kobieta przytaknęła i cicho poszła za Irą. Ostatnio bardzo się zbliżyły na tle wspólnych przeżyć. Dziewczyna bardzo spodobała się matce Wiktora, w przeciwieństwie do poprzedniej narzeczonej syna. Witja powiedział, że policja nadal rozpracowuje sprawę, powiedziała Ira, kiedy zostały same. Tak, słyszałam, skinęła Lidia. Michaiłowi dali wyrok w zawieszeniu. Twoje nagranie pomogło, szkoda tylko, że nie udało się go naprawdę wsadzić. Ale zakazano mu wykonywać zawód lekarza. Takim konowałem w ogóle nie można zbliżać się do ludzi, skrzywiła się ira. Ale to nie jest najważniejsze. Lidia tylko z przerażeniem uniosła brwi. Ostatnio było zbyt mało dobrych wiadomości i kobieta obawiała się usłyszeć coś nieprzyjemnego. Znalazł się partner głównego lekarza, z którym przeprowadzali machinacje przy zakupie leków. Jego też ukarali. Z nadzieją zapytała mama Wiktora. Nie okazał się zbyt znaczącą postacią, ale musiał pójść na ugodę. Wypłacą dużą rekompensatę Andrzejowi Walentynowiczowi, a także zwrócą biznes, który nielegalnie przejęli wiele lat temu. Jednak jest sprawiedliwość na świecie, westchnęła Lidia. To prawda. Szczerze mówiąc, ostatnio tak się martwiłam, że chyba zapomniałam, jak cieszyć się z dobrych rzeczy. Kobieta objęła przyszłą synową, przytulając do siebie. No już, już. Koszmar się skończył, teraz jesteśmy wszyscy razem. Wszystko będzie dobrze. Irina przytuliła się do ramienia przyszłej teściowej, cicho płacząc z ulgi. Wszystko, co najgorsze, w końcu zaczęło dobiegać końca. I po raz pierwszy od wielu miesięcy dziewczyna zobaczyła promyk światła przebijający się do jej życia. Jak się ma twoja mama? Czy będzie mogła być na weselu? Zapytała Lidia, delikatnie głaszcząc dziewczynę po głowie. Już lepiej i bardzo chcę was poznać, uśmiechnęła się Ira, wycierając łzy. Ojciec też się poprawił, leczenie mu pomogło, całkowicie przestał pić. Widzisz, wszystko zaczyna się układać. Wkrótce wypiszą Andrieja i będziemy żyć lepiej niż wcześniej. Nie myślałem, że przypomnę sobie, jak to robić. Jestem zmęczony i straciłem noszenie. Powiedział Andrzej Walentynowicz. Mężczyzna odłożył dokumenty, opierając się na oparciu biurowego krzesła. Nic nie szkodzi, wciągniesz się, odpowiedział Wiktor, poklepując ojca po ramieniu. Dziękuję, synu, gdyby nie ty, już bym gdzieś zginął pod płotem. Nie pozwoliłbym ci zginąć, jesteśmy rodziną, Andrzej Walentynowicz przytaknął z aprobatą. Zaraz po wypisaniu ojca, uprawnione organy przekazały mu zarządzanie firmą, którą ten założył jeszcze za młodu. Teraz razem z synem zarządzali biznesem, szybko odbudowując utracony majątek. Z byłego włóczęgi w Andrzeju nie zostało ani śladu. Teraz wyglądał jak szanowany mężczyzna w wieku, z szlachetną siwizną na skroniach i w drogim garniturze. Pójdę się przewietrzyć, bo głowa już nie myśli, powiedział Wiktor, ciesząc się z dokonanych zmian. Były reanimatolog przeszedł się korytarzem biura i wyszedł na ulicę, wdychając chłodne powietrze nocnego miasta. Cześć! Nagle rozległ się głos Mariny. A ty jak byłeś pracocholikiem, tak i zostałeś. Czekam na ciebie już sześć godzin. Czego chcesz? Wiktor spojrzał gniewnie na byłą żonę. Chcę po prostu porozmawiać. Nie mamy o czym rozmawiać. Pojawienie się Mariny jedynie rozdrapało stare rany, nie wróżąc nic dobrego. Jeden rzut oka na przebiegłą intrygantkę sprawił, że młody człowiek poczuł niepokojące podejrzenia. Wiesz, tęskniłam. Wypaliła nagle Marina. Nowy kochanek już cię znudził. Złośliwie syknął Wiktor. Zabawnym jest, że o nim wspomniałeś. Okazało się, że on również był lekarzem, wyobrażasz sobie. Zaczął ze mną romans tylko dla kariery. Myślał, że mój tata go awansuje. Nie wyszło. Gdy dowiedział się o warunkowym wyroku ojca, od razu zniknął. Zerwał ze mną przez telefon, nawet nie chciał spotkać się osobiście. No cóż, Ceo, posiejesz, to zbierzesz wzruszył ramionami Wiktor. No, nie bądź taki! z udawaną urazą nadeła usta Marina. Wiem, że mnie kochałeś, mimo wszystkich moich wybryków. To było zanim zdecydowałaś się wbić minus w plecy zdecydowanie uciał Wiktor No, przepraszam, popełniłam błąd. Byłam głupia, co tu mówić? Nie rozumiałam, jakie szczęście miałam w rękach. Marina podeszła bliżej, wkradając się w twarz byłego męża. Może moglibyśmy zacząć wszystko od nowa, CEO. Wiesz, rozwód z tobą był najlepszą decyzją w moim życiu. I ani trochę nie żałuję, że pozbyłem się takiej żmi. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Kochany, zmieniłam się. I poza tym już się ożeniłem ponownie. Przerwał jej Wiktor, pokazując obrączkę. Na kim? Na tej salowej naprawdę dałeś się nabrać na taką tandetę? Tandeta to tylko ty. Nie czekając na dalsze oburzenie byłej żony, Wiktor odwrócił się i wrócił do biura. Na duszy zrobiło się nawet trochę lżej, jakby ostateczne zerwanie z przeszłością pomogło zrzucić resztki ciężaru z ramion. No i co, odetchnąłeś? zapytał Andrzej Walentynowicz. Tak, można dalej pracować. Pewnie kiwnął głową syn. Na dzisiaj myślę, że wystarczy. I tak się zasiedzieliśmy. Twoja mama dzwoniła, powiedziała, żebyśmy podjechali do restauracji. Wygląda na to, że ma jakieś wiadomości. Drodzy rodzice, kochany mężu, cieszę się, że wreszcie zebraliśmy się całą rodziną. Uroczyście powiedziała Irena. Przy świątecznym stole zebrali się Lidia, Andrzej, jej mama Elejne i odświeżony po leczeniu ojciec Konstanty. Obok siedział kochający mąż. Wydawało się, że to najszczęśliwszy moment w jej życiu. Dziś chciałabym Wam coś oznajmić. Jestem w ciąży. Słowa, które wyrwały się z jej ust, sprawiły, że Irena zamarła, przypominając sobie o smutnej przeszłości, którą udało się z takim trudem przeżyć. Mimowolnie się skuliła, ale zaraz się rozluźniła, czując kochające objęcie męża. Tak się cieszę, moje słoneczko. Jesteś najlepsza, wyszeptał Wiktor, szczęśliwie przytulając ją do siebie. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Jeśli spodobała Wam się historia, liczę na Wasze wsparcie poprzez kliknięcie kciuka w górę. Dziękuję i wszystkiego dobrego.